Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj świętujemy taki mały sukces kanału, ponieważ osiągnęliśmy 6 tysięcy subskrypcji, za które bardzo gorąco Wam dziękuję. Każdej osobie z osobna, która chciała kliknąć ten czerwony przycisk i zostać tutaj ze mną na dłużej. I tak jak obiecałam i zapowiadałam na Instagramie od jakiegoś czasu, z okazji tych 6 tysięcy subskrypcji na kanale pojawia się pierwsze Q&A, czyli Wasze pytania do mnie. Ja trochę unikałam takiej formy na kanale i robiłam to celowo, ponieważ nie wiem, czy po pierwsze ja czułabym się komfortowo, a po drugie wychodziłam z założenia, że kurczę, no kogo to tak naprawdę interesuje, gdzieś tam jakieś, wiecie, moje życie i moje prywatne sprawy. Ale sama lubię takie filmy oglądać u różnych twórców i lubię ich poznawać lepiej, więc pomyślałam, że może ktoś z Was również chciałby czegoś dowiedzieć się więcej na mój temat. Skoro już mnie oglądacie, to być może właśnie chcielibyście wiedzieć o mnie coś więcej. A z drugiej strony, jeżeli pojawią się jakieś pytania, na które ja nie będę chciała odpowiadać, bo na przykład nie będę się czuła z tym komfortowo, to przecież nikt mnie do tego nie zmusi i nie muszę tego robić. Więc stwierdziłam, że wreszcie po tych 6 tysiącach subskrypcji i po chyba 5 latach prowadzenia kanału, pierwszy film na tym kanale pojawił się na początku 2016 roku, 3 stycznia chyba dokładnie. Także tak, to już 5 lat. Myślę, że to będzie właśnie dobra okazja, żeby to pierwsze Q&A zrobić. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie zadane pytania. Pojawiło się ich naprawdę sporo, także myślę, że mamy na co tutaj odpowiadać. I zacznę od pytań, które pojawiały się najczęściej, a są to pytania o moją obecną pracę, o to, co robię, dlaczego robię to, co robię. Więc ja obecnie pracuję jako lektor języka angielskiego w prywatnej szkole językowej. A dlaczego akurat taki zawód? No dlatego, że takie są moje studia. To znaczy ja studiowałam filologię angielską i właściwie to jest odpowiedź na drugie pytanie, bo te pytania też się przewijały o moje studia. Studiowałam filologię angielską, co prawda na specjalności translatorskiej, to znaczy tłumaczeniowej. No ale jak widzicie, w życiu bywa różnie. Kiedyś bardzo chciałam zostać tłumaczem, ale trochę gdzieś tam już to odeszło w niepamięć, że tak powiem. To znaczy rynek tłumaczy języka angielskiego jest bardzo ciężki i ja chyba nie mam na tyle samozaparcia, żeby gdzieś tam się przepychać i walczyć o te zlecenia. No i obecnie jestem właśnie lektorem angielskiego, czyli jakby drugą najbardziej popularną opcją po moich studiach. Pojawiło się też pytanie, czy jeżeli miałabym wybór między nową torebką a nową książką, to co bym wybrała? No i u mnie to jest dosyć oczywiste, na pewno wybrałabym nową książkę. Ja już żartowałam wiele razy, że powinnam kupować mniej nowych książek, a więcej nowych ubrań, bo no prawda jest taka, że ja często nie mam w czym chodzić, nie mam jakichś takich najbardziej podstawowych ubrań, typu na przykład teraz nie mam czarnych szpilek, więc mam problem gdzieś z większymi wyjściami i naprawdę powinnam kiedyś przysiąść do tego i skompletować sobie taką przynajmniej podstawową garderobę, ale jakoś łatwiej przychodzi mi wydanie tych pieniędzy właśnie na nową książkę niż na nowe ubranie, tym bardziej na jakiś dodatek typu torebka, co oczywiście nie oznacza, że nie kupuję takich rzeczy, no bo jednak, no wiadomo, że torebki mam i używam na co dzień, więc to też jest coś takiego, co muszę mieć, ale nie mam potrzeby kolekcjonowania torebek, tak jak mam potrzebę kolekcjonowania książek. Ile miesięcznie wydajesz na książki? I tutaj jest naprawdę bardzo różnie, ponieważ mogę przez kilka miesięcy nie wydać zupełnie nic, albo jakieś takie naprawdę pojedyncze kwoty, na przykład kupić jedną książkę przez parę miesięcy, którą chciałam od jakiegoś dłuższego czasu, albo mogę w jednym miesiącu, tak jak na przykład w grudniu, poszaleć i wydać 200 czy 300 zł. Raczej chyba nigdy nie zdarzyło mi się wydać więcej niż te 300 zł w miesiącu i to nawet nie w jednym zamówieniu, tylko gdzieś tam to się rozkładało, bo jednak jak widzę taką dużą sumę na raz, to mnie to boli. No i chyba jak dotąd nie byłam w stanie wydać więcej niż tyle właśnie na raz na książki, ale wynika to też z tego, że ja subskrybuję Legimi i subskrypcja Legimi pomaga mi na tyle, że są książki, które na przykład chcę przeczytać i po przeczytaniu okazuje się, że one były takie w porządku, ale więcej do nich nie wrócę, niekoniecznie chcę mieć na swojej półce. I to bardzo właśnie pomaga mi w tym, żeby na te książki więcej pieniędzy nie wydawać, dlatego bardzo serdecznie Wam polecam i zachęcam do subskrybowania właśnie jakiejś takiej platformy. Nie jest to film sponsorowany, także nie mówię, że musi to być Legimi, ale jest kilka takich opcji, są też audiobooki. Teraz też na rynek weszła jakaś nowa aplikacja BookBeat, chyba też sporo ludzi to poleca. Są darmowe okresy próbne, także można wykorzystać, zobaczyć, czy to się sprawdza. U mnie to się sprawdza bardzo dobrze i myślę, że właśnie dzięki takiej subskrypcji wydaję na książki znacznie mniej, niż gdybym wydawała bez tej subskrypcji. Ktoś zadał bardzo ciekawe pytanie, a mianowicie, co powiedziałabym młodszej sobie? I szczerze mówiąc, ja nie wiem, co bym powiedziała młodszej sobie. Chyba tyle, żeby jakby nie bać się spełniać swoich marzeń i żeby mimo opinii innych ludzi, którzy na przykład w Ciebie nie wierzą, próbować robić swoje, bo tak właśnie było na przykład z moją pracą jako stewardesa. Raczej nikt dookoła nie wierzył, że to jest jakiś poważny plan, że to się rzeczywiście wydarzy, a ja
w pewnym momencie się uparłam i jednak to zrobiłam. Także no myślę, żeby po prostu nie zważać na jakieś może nieprzychylne opinie innych ludzi, a nawet nie tyle nieprzychylne opinie, co na jakiś taki brak wiary, to co chcemy zrobić, tylko po prostu starać się robić swoje. I myślę, że to chyba byłaby taka jedyna rada, której udzieliłabym młodszej sobie. Chociaż to jest bardzo ciężkie pytanie, wymagające naprawdę takiego poważnego przemyślenia. Pojawiło się też kilka pytań na temat tego, co sądzę o polskim booktubie, co najbardziej mnie denerwuje, jakich twórców lubię najbardziej. Jeżeli chodzi o to, jakich twórców lubię najbardziej, to ja tutaj nie chcę wymieniać, bo nie chcę nikogo kategoryzować, że o, ta osoba jest fajniejsza, a ta mniej fajna, bo to wynika z wielu różnych czynników. To znaczy, ja mogę bardziej wolać ten kanał od innego, ze względu na przykład na to, jakie książki dana osoba czyta, albo w jaki sposób się wypowiada, albo jaką energię ma, a ktoś inny może właśnie mieć wręcz przeciwnie. Także to są wszystko bardzo indywidualne kwestie i nie chcę po prostu tutaj nikogo faworyzować, czy nie chcę po prostu wydawać takiej opinii. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie irytuje, to szczerze mówiąc, ja nie mam takiej rzeczy, w sensie mnie nic nie irytuje w polskim booktubie. Ja wiem, że raz na jakiś czas słyszy się o dramach, mówi się, że to jest jakieś toksyczne środowisko. Ja w tym nie uczestniczę, ja w ogóle jestem zawsze odcięta od takich rzeczy, od takich konfliktów. Też nie jestem z nikim z booktuba na tyle blisko, żeby rzeczywiście mnie to gdzieś dotykało. Więc nie, ja nie mam, nie uważam, że to jest toksyczne środowisko i nie mam takiej rzeczy, która mnie denerwuje, ale po prostu być może wynika to z tego, że w tym nie uczestniczę. Może gdybym była bardziej w środku, ale na ten moment mnie osobiście nic jakoś szczególnie nie denerwuje. Najgorszy nawyk książkowy i tutaj chyba będzie to doczytywanie książek do końca, nawet jeżeli dana książka mi się nie podoba. Niestety jeszcze się tego nie umiem oduczyć, to znaczy czasem mi się zdarza, ale to są naprawdę bardzo sporadyczne sytuacje, kiedy zacznę jakąś książkę, ona nie do końca mi się podoba albo nie do końca czuję, że to jest to i nie potrafię jej odłożyć, tylko się męczę do końca i to zajmuje mi bardzo dużo czasu. Potem ta książka nie jest tego warta w mojej ocenie, bo no nic z niej nie wynoszę i no i to uważam, że to jest bardzo zły nawyk, ze względu na to, że w tym czasie mogłabym przeczytać inną książkę, która zostałaby ze mną na dłużej, byłaby dla mnie ważniejsza. No, także myślę, że to jest taki mój najgorszy czytelniczy nawyk. Pracujesz w branży związanej z książkami, jakich książek nie czytasz i nie lubisz? Jeżeli chodzi o branżę, w jakiej pracuję, no to już odpowiedziałam, nie jest to branża związana z książkami. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakich książek nie czytam i nie lubię, ja na przykład bardzo mało czytam kryminałów czy fantastyki, ale nie wynika to z tego, że tego nie lubię, tylko jakoś po prostu zawsze mam ochotę na inne książki. Natomiast jeżeli chodzi o taki gatunek, którego rzeczywiście nie lubię, to są to takie książki poradniki, takie książki coachingowe. Ja się totalnie nie odnajduję w takich tematach, nie lubię, kiedy ktoś mówi mi jakieś takie ogólniki i na tej podstawie stwierdza, że tak mam żyć. Podchodzę do tego bardzo sceptycznie i zawsze tak miałam, także no, to nie są książki po prostu dla mnie. Fajnie, jeżeli komuś pomagają, no ja niestety nie lubię takich rzeczy i na mnie to po prostu nie działa. Takie, wiecie, poradniki, jak żyć lepiej, jak mniej myśleć, jak coś tam robić, nie wiem. No, wiecie generalnie, o jaki typ książek mi chodzi, chociaż nie twierdzę, że nie ma takich książek napisanych przez na przykład naukowców, czy osoby, czy psychologów, psycholożki, osoby, które naprawdę znają się na temacie. I to są takie książki bardziej naukowe, to jak najbardziej. Myślę, że takie książki mogą być pomocne do zgłębienia jakiegoś tematu. Natomiast takie właśnie popularne książki poradnikowe, no to nie, zdecydowanie to jest coś, czego ja nie czytam i po prostu nie lubię czytać. Jakie swoje cechy najbardziej nie lubisz? Ja na przykład bardzo się przejmuję tym, co myślą inni i zawsze jak coś robię, to myślę tylko o tym, co o tym ktoś inny pomyśli. Co, jak ktoś inny to odbierze, czy to na pewno zostanie odebrane tak, jak ja bym chciała, żeby to zostało odebrane. I to jest bardzo uciążliwe. I to mnie gdzieś tam hamuje w wielu sytuacjach zawodowych, ale też na przykład na YouTubie. No generalnie tak, to jest taka cecha, której bardzo u siebie nie lubię, że za bardzo na mnie wpływa to, co myślą o mnie inni ludzie, czy o tym, co robię. I przez to po prostu, ja na przykład nigdy w życiu nie opublikowałam żadnego swojego filmu gdzieś tam na swoim, wiecie, publicznym Facebooku. Na początku w ogóle miałam straszny problem, gdy moi znajomi dowiadywali się o tym. Do tej pory zresztą mam, jak na przykład właśnie na Instagramie wrzucam jakieś te pudełeczka na Q&A czy coś takiego, to sobie myślę, że matko, tacy moi znajomi, wiecie, z życia prywatnego, co oni sobie o tym pomyślą, że to jest w ogóle bez sensu, że to jest głupie i tak dalej, także no myślę, że to jest taka cecha, której najbardziej w sobie nie lubię. Jak radzisz sobie z rozrastającą się biblioteczką? Generalnie nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, ponieważ nie uważam, żeby moja biblioteczka była jakaś duża. Ja też na razie nie mam własnego mieszkania. Mieszkanie wynajmuję, przeprowadzałam się już kilka razy, więc wiem, że jest to problem. Dlatego zazwyczaj, kiedy dochodzą do mnie jakieś książki, to ja też na bieżąco jakieś sprzedaję. To jest taki, wiecie, taka ciągła wymiana, w sensie, że nie ma tak, że te książki tylko przybywają, tylko one też ubywają co jakiś czas. No ale docelowo chciałabym mieć taką większą biblioteczkę, co najmniej 3 takie regały, tylko po prostu no wiem, że na razie nie mam na to miejsca i możliwości. Jak w końcu będę miała własne mieszkanie, no to będę chciała właśnie to mieszkanie meblować pod takim kątem, żeby ta biblioteczka jednak miała tam swoje miejsce. Także na razie po prostu nie mam problemu z radzeniem sobie, bo moja biblioteczka nie jest aż tak duża, natomiast zobaczymy, jak to będzie za parę lat. Czy zapisujesz jakieś cytaty i zdania z książek? Jak byłam mała, to robiłam. Gdzieś jeszcze pewnie mam taki zeszyt właśnie z cytatami.
Tam było bardzo dużo cytatów, na przykład z książek Jonathana Carola, bo jego czytałam w gimnazjum bardzo dużo, ale nawet też chyba ze Stephena Kinga. Między innymi Ścienia wiatru Carlosa Ruiza Zafona, bo ja tę książkę czytałam właśnie gdzieś tak koniec podstawówki gimnazjum. Tak więc kiedyś to robiłam, teraz już nie. Teraz jeżeli jakiś cytat naprawdę mi się spodoba, to sobie go zaznaczam znacznikiem i no po prostu wiem, że te książki mam na półce. Wtedy jednak książki głównie wypożyczyłam z biblioteki, więc nie mogłam sobie wrócić do tych cytatów. Natomiast teraz no mam je po prostu na półce, więc mogę sobie je zaznaczyć i jeżeli mam ochotę, to do tego wrócić. Nie chciałabym się, szczerze mówiąc, przepisywać. Już chyba bym wolała zrobić zdjęcie i zrobić sobie jakiś taki folder z cytatami, niż ręcznie gdzieś tam to przepisywać. Topka ulubionych wydawnictw. Tutaj na pewno wymienię wydawnictwo Pauza. Ja bardzo lubię to wydawnictwo. Odkryłam je gdzieś tak pod koniec 2019 roku, to znaczy wtedy przeczytałam pierwsze książki z tego wydawnictwa. I od tamtej pory regularnie sięgam po ich książki i one raczej mnie nie zawodzą, to znaczy czasem nie są może w 100% tym, czego oczekuję, ale raczej nie są to złe książki i bardzo się cieszę, bo jest to wydawnictwo, które skupia się na pisarzach przede wszystkim nie anglojęzycznych. Mamy dużo pisarzy skandynawskich, brazylijskich, francuskich, także to jest fajne, bo jednak mamy szansę poszerzyć gdzieś te swoje czytelnicze horyzonty. Lubię też fakt, że te książki są krótkie, ale treściwe, to znaczy to, że one mają powiedzmy 200-300 stron, nie odbiera im tego, że one przekazują mnóstwo informacji, że mają w sobie mnóstwo treści. Także taka forma też bardzo mnie przekonuje. A poza tym lubię też oczywiście bardzo wydawnictwo Czarne. Bardzo sobie cenię ich reportaże i raczej kiedy sięgam po reportaż wydawnictwa Czarnego, to mam takie przeświadczenie, że to będzie dobry reportaż, na pewno rzetelnie napisany, na pewno taki wiarygodny. Także też na pewno wydawnictwo Czarne. Bardzo lubię też wydawnictwo Czwarta Strona i wszystkie te ich podwydawnictwa, to znaczy wydawnictwo poznańskie, Winidia. To też są fajne książki, również właśnie jeżeli czytam jakieś książki młodzieżowe, to najczęściej są to książki Winidia i to są takie książki, które są bardzo popularne na zagranicznym rynku. Oni mają dobrych, nie wiem kto decyduje o tym, jakie książki wydawać, ale dobrych researcherów, nie wiem. Po prostu wiedzą, co się czyta za granicą, co będzie popularne w Polsce, dobrze potrafią przewidzieć oczekiwania polskiego czytelnika i wbijają się właśnie z tymi nowościami na rynek, także robią to dobrze pod tym kątem. No generalnie książki tego wydawnictwa też bardzo lubię i też często gdzieś tam w jakichś moich ulubieńcach się znajdują. Tak więc myślę, że te trzy wydawnictwa to byłaby moja taka topka, chociaż pewnie gdybym pomyślała dłużej i bardziej się zastanowiła, może przejrzała jakieś swoje listy ulubionych książek z konkretnych lat, to może wyszłoby, że jednak są to inne wydawnictwa, ale na ten moment to właśnie wydawnictwo Pauza, wydawnictwo Czarne i wydawnictwo Czwarta Strona najbardziej przychodzą mi do głowy. Pytanie o to, czy jestem weganką / wegetarianką. Weganką na pewno nie, bo ja jem bardzo dużo jednak produktów odzwierzęcych typu jajka, mleko itd. Ale znaczy wegetarianką też jakby nie miałabym odwagi się nazwać, ponieważ zdarza mi się sporadycznie zjeść mięso czy zjeść zupę ugotowaną na mięsie, najczęściej gdzieś tam na przykład u rodziców na obiedzie. Natomiast rok temu przestaliśmy jeść mięso, to znaczy no kiedyś jedliśmy mięso tak myślę, że jak każdy normalny człowiek kilka razy w tygodniu, a od roku mniej więcej, od początku pandemii, od początku kwarantanny, nie jem tego mięsa praktycznie w ogóle, do domu w ogóle nie kupuję mięsa, nie gotujemy w ogóle żadnych potraw z mięsem. Natomiast tak jak mówię, no od tamtej pory zdarzyło mi się sporadycznie mięso zjeść, więc wegetarianką bym siebie nie nazwała, ale bardzo mocno ograniczam spożywanie mięsa. Także małymi kroczkami, może kiedyś przejdziemy też na weganizm. To jest bardzo takie miłe pytanie, jak dbać o relację, aby trwała tak długo i szczęśliwie jak Twoja? Czy mam jakieś rady? Generalnie nie mam rad. Tutaj może powiem dla tych, którzy nie wiedzą, ja jestem w związku od 11 lat i no raczej jest to szczęśliwa relacja. Nie mam tutaj żadnych rad dla innych ludzi, bo wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo indywidualna i taka kwestia też może dopasowania i dobrania się pod najróżniejszymi kątami. To zależy to, co jest dla Was ważne. Dla mnie na przykład ważny jest podobny światopogląd, to żebyśmy podobnie patrzyli na takie ważne kwestie. Także w tym jesteśmy bardzo podobni, bardzo się gdzieś tam, wiecie, stykamy, ale zainteresowania mamy zupełnie różne. Było też pytanie, to od razu odpowiem, czy właśnie mój narzeczony dzieli ze mną moją pasję do czytania. No nie do końca. Jak się poznaliśmy i przez wiele lat naszego związku Krzysiek w ogóle nie czytał książek praktycznie. Zdarzyło się, nie wiem, chyba ze 3 czy 4 lata temu faktycznie zaczął czytać i przez chyba rok czytał w ogóle więcej niż ja praktycznie, albo gdzieś tam na równi. Natomiast znowu w zeszłym roku czytał bardzo mało, także u niego to jest takie, wiecie, takie są wahania, więc nie dzieli ze mną tej pasji. On na przykład bardzo dużo gra w gry komputerowe, także mamy totalnie inne pasje, ale to zupełnie nam nie przeszkadza, bo w tych najważniejszych rzeczach się ze sobą zgadzamy. No i myślę, że taką najważniejszą radą jest to po prostu, żeby znaleźć osobę, która postrzega świat w podobny sposób i żeby się dopasować pod takimi najważniejszymi kwestiami, a reszta w ogóle nie ma znaczenia według mnie. Także no ciężko mi tutaj dać jakieś konkretne rady, bo uważam, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Pracujesz zawodowo jako stewardessa, czy to była jednorazowa przygoda? No tak jak już wspomniałam, pracuję obecnie jako lektor angielskiego, natomiast jeżeli chodzi o pracę stewardessy, to być może nie byłaby to jednorazowa przygoda, bo ja planowałam wrócić z Emiratów i zgłosić się, zrekrutować się, spróbować przynajmniej swoich sił w locie, w naszej narodowej linii lotniczej.
No ale ze względu na to, że wybuchła pandemia, no to to zupełnie pokrzyżowało moje plany. No i myślę, że teraz przez jeszcze długi, długi czas to się nie zmieni i przez długi czas linie lotnicze będą wychodzić z tego kryzysu i nie będą szukać raczej nowych pracowników. Tak więc no wychodzi na to, że była to jednorazowa przygoda. Pokaż aktualną biblioteczkę po dostawie książek z działki. To był moment, kiedy ja nagrywałam stories, że przyniosłam z działki książki, które leżały w pudłach na czas mojego właśnie pobytu za granicą i przywiozłam je, bo się bałam po prostu, że coś się z nimi stanie, że tam zawilgną i tak dalej. Ale nie mogę pokazać mojej biblioteczki, bo jak widzicie, moja biblioteczka ciągle wygląda tak samo. Te książki dalej leżą w pudłach, tak jak je przywiozłam, ale niedługo planuję tutaj przynieść drugi regał, mam nadzieję, że gdzieś się wciśnie, no i wtedy być może nagram. No planuję na pewno nagrać ten film Pokaż mi książkę, która, ale może kiedyś też jakiś bookshelf tour, zobaczymy jak te książki uda mi się poukładać i czy uda mi się je zmieścić tutaj. Jak łączysz pracę z czytaniem i YouTube'em? Normalnie. Czytam wtedy, kiedy mam czas, ja też mało oglądam filmów, mało oglądam seriali. Chociaż to nie znaczy, że wcale, bo też oglądam, ale ja też nie czytam jakoś bardzo dużo, nie uważam, żebym czytała dużo. Ja czytam, wiecie, 5-6 książek na miesiąc, więc no to jest jedna książka tygodniowo. Wydaje mi się, że to jest zupełnie do zrobienia w każdej pracy tak naprawdę. Ja nie jestem osobą, która czyta po 20 książek miesięcznie, bo rozumiem takie pytania do właśnie takich osób, jak one to robią, bo być może mają jakieś ciekawe wskazówki, jak przyspieszyć czytanie. Ja jestem wolnym czytelnikiem, czytam wolno, czytam mało. Także no, normalnie, po prostu nie mam problemu z tym, żeby to połączyć. Czytam wtedy, kiedy mam ochotę i to wszystko. Bohater, bohaterka książki, która jest do Ciebie najbardziej podobna? To jest trudne pytanie. Ja zawsze na takie pytanie chciałabym odpowiedzieć, że jest to Hermiona Granger, ale no nie do końca tak jest. To znaczy ja też zawsze byłam zainteresowana, lubiłam się uczyć i tak dalej, ale jednak nie do tego stopnia jak Hermiona. I no myślę, że ona jest zdecydowanie bardziej inteligentna niż ja, bardziej oczytana i tak dalej. Ale to jest taka bohaterka, co do której lubię się porównywać i lubię myśleć, że jestem jak ona. Ciężko mi wybrać, nie wiem, nikt mi nie przychodzi do głowy. Jeżeli macie jakieś propozycje po tym, na ile mnie znacie z moich filmów, to koniecznie dajcie mi znać, kogo Wam przypominam, jakiego bohatera książkowego. Bo dla mnie to jest trudne pytanie i naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie i jak najchętniej czytasz? No i ja najchętniej czytam w domu, w salonie, na kanapie, jak mam cicho. Ja się bardzo też rozpraszam łatwo, więc nie lubię na przykład czytać w autobusach, a czytanie na przykład podczas jazdy samochodem u mnie nie wchodzi w grę, ponieważ ja mam chorobę lokomocyjną i jak siedzę z głową w dół, nawet w telefonie za bardzo nie mogę siedzieć, bo jak siedzę z głową w dół, to od razu jest mi niedobrze. Więc zdecydowanie najbardziej i najchętniej na kanapie pod kocykiem. Okej, to były te pytania, które wysłaliście mi do skrzyneczki, ale jeszcze spojrzę na te, które mamy pod zdjęciem na Instagramie, a później przejdziemy do tych z YouTube'a. Postaram się tak trochę robić to wybiórczo, ponieważ wydaje mi się, że ten film będzie za długi, gdybym chciała odpowiedzieć na wszystkie, więc może tak spojrzę, co jest tutaj najciekawszego i postaram się na to odpowiedzieć, a kiedyś być może zrobimy drugą część, gdzie będę odpowiadać na resztę tych pytań. Jakie jest Twoje marzenie podróżnicze? Do jakiego państwa chciałabyś powrócić, w którym byłaś tylko raz? Moim takim chyba największym marzeniem podróżniczym jest Ameryka Południowa. Bardzo chciałabym zwiedzić szczególnie Machu Picchu, ale w ogóle Brazylię, całą Amerykę Południową. Bardzo chciałabym jakiś trekking w Andach zrobić, także to jest takie moje marzenie i to jest trudne do zorganizowania marzenie, ponieważ no, z Polski niestety nie mamy zbyt wiele lotów, a jeżeli już jakieś są w ogóle gdzieś z takich państw wiecie, ościennych, to one są zazwyczaj bardzo drogie. Także no, ta Ameryka Południowa jest tam gdzieś niedostępna, ale to jest takie chyba moje największe marzenie podróżnicze teraz. Natomiast z tych miejsc, do których chciałabym wrócić, a byłam tylko raz, to byłoby to Cape Town, Kapsztad w RPA. To jest piękne miejsce, piękne miasto, cudowne widoki, cudowna natura, no ale byłam tam tylko raz na 24 godziny, więc zdecydowanie nie widziałam wszystkiego i bardzo chętnie bym tam wróciła. Twoja ulubiona polska klasyka? Szczerze mówiąc, ja chyba nie jestem fanką polskiej klasyki. Nie lubię, na przykład wiele osób bardzo lubi lalkę, ja totalnie nie lubię lalki. Nie przypadam za w ogóle na przykład Żeromskim, to kompletnie nie jest pisarz dla mnie. Lubię bardzo taką moją chyba ulubioną lekturą szkolną w liceum, było Tango Mrożka. Nie wiem, czy można to uznać za klasykę, ale to właśnie to. I lubiłam też Wesele Wyspiańskiego, także może te dwie książki, chociaż no nie wiem, ciężko mówić, że są, znaczy Tango może tak, ciężko mówić, że Wesele może jest jakimś moim ulubieńcem, ale to są takie dwie lektury, które z polskich pisarzy podobały mi się chyba najbardziej. I drugie pytanie w tym samym komentarzu. Twoja ulubiona pora roku? No ja jestem jesieniarą, myślę, że to jest oczywiste. Bardzo lubię szczególnie ten moment przejścia z lata na jesień, kiedy te wieczory już są takie chłodnawe, ale jeszcze takie, że wiecie, takie rzeźkie po tych upalnych miesiącach, czyli to jest tak mniej więcej koniec sierpnia, wydaje mi się. To jest taka dla mnie najlepsza pora roku. Najmniej lubię lato, nie lubię jak jest za gorąco. Dla mnie powyżej 25 stopni to już jest za dużo, także nie przepadam za latem. No i mój aparat, a właściwie moja karta, nie podobała liczbie pytań, którą zadaliście, ponieważ zapełniło się miejsce na karcie, wobec czego musiałam zgrać te pliki, które już miałam i podpiąć się do nagrywania od nowa. Stąd
Być może drobna zmiana kadru, mam nadzieję, że niezbyt zauważalna, ale jeżeli tak, no to właśnie z tego ona wynika. Ostatnie pytanie z Instagrama i już przechodzimy na YouTube. I na Instagramie jeszcze jest pytanie w temacie wejścia na K2, ponieważ ja to zdjęcie z pytaniami wstawiałam właśnie w dniu, kiedy K2 zostało zdobyte zimą przez nepalski zespół. I pytanie brzmi, gdybyś mogła zdobyć dowolną górę na świecie, jaka to byłaby góra i kto byłby w Twoim teamie? Generalnie marzenie o tym, aby zdobyć jakąś górę, jakiś szczyt, to leży bardzo mocno w sferze marzeń, ponieważ ja totalnie nie mam kondycji. Moim największym osiągnięciem jest wejście na rysy i to nie była łatwa przeprawa właśnie kondycyjnie, ponieważ no wiecie, ludzie biegają maratony, nawet jakieś tam biegi rzeźnika, przynajmniej Adam Bielecki tak biega, czy tam biegał kiedyś, przed wchodzeniem na te najwyższe szczyty świata, a ja nie jestem w stanie przebiec 5 km, więc możecie sobie wyobrazić, w jakim stanie jest moja kondycja. Ale kiedyś miałam taki plan, żeby na naszą podróż poślubną pojechać i wejść na Kilimandżaro, ze względu na to, że Kilimandżaro nie wymaga raczej umiejętności technicznych, tylko właśnie dobrej kondycji. No ale no, ta moja kondycja jest bardzo słaba, więc to raczej się nie wydarzy. Musiałabym naprawdę bardzo mocno zacząć nad nią pracować. A pozostając już tak zupełnie w sferze marzeń, to myślę, że właśnie byłoby to K2. Ze względu na to, że jest to no, taka najbardziej niedostępna góra, uznawana za najbardziej niebezpieczną. Taką najtrudniejszą, a ja lubię wyzwania, więc myślę, że byłoby to K2. Natomiast jeżeli chodzi o ekipę, no to poza tym, że chciałabym oczywiście, żeby był ze mną mój narzeczony, no to na pewno ktoś, kto jest bardzo mocno doświadczony w temacie, ale jednocześnie ktoś, kto nie widzi tylko tak, wiecie, tunelowo, że widzi tylko szczyt i nic więcej, tylko ktoś, kto byłby w stanie realnie ocenić ryzyko, zagrożenie, ewentualnie moment, w którym należałoby się wycofać. Ktoś, kto po prostu byłby w stanie to ocenić i zapewnić sam nie tylko zdobycie szczytu, ale również bezpieczeństwo i zdobycie tego szczytu w miarę bezpiecznych warunkach. Oczywiście nie wszystko da się przewidzieć, no ale kiedy są jakieś przesłanki, że jednak nie powinno się wchodzić wyżej, że dzisiaj ta góra nie da się zdobyć, no to żeby ta osoba potrafiła się wtedy wycofać, a nie chcieć zdobywać ten szczyt za wszelką cenę. No dobrze, to przechodzimy już do pytań, które zadaliście na YouTubie. I mamy tutaj pytanie, na które już odpowiadałam, czyli jakie studia skończyłaś? Tak jak wspomniałam, jest to filologia angielska o specjalności translatoryka. Czy wrócisz do latania? Odpowiedź na to pytanie też się gdzieś tam przewinęła. No raczej nie wrócę ze względu na to, że to jest po prostu teraz niemożliwe. Linie lotnicze nie zatrudniają nowych osób, zwalniają obecnych pracowników, więc no raczej to się nie wydarzy. I 3 ulubione filmy. Jeżeli chodzi o ulubione filmy, to mam taki sam problem jak z ulubionymi książkami. Ja po prostu nie jestem w stanie wybrać jakiejś konkretnej puli tych filmów. Jest wiele filmów, które uwielbiam, do których wracam. W ogóle lubię oglądać filmy, które lubię więcej niż raz. Są osoby, które oglądają film raz i im to wystarczy. Ja jeżeli jakiś film lubię, to mogę go oglądać 150 razy i mi to nie przeszkadza, ale nie jestem w stanie wymienić takich trzech, które lubię najbardziej. Jak byłam mała, to kochałam filmy typu Indiana Jones i Tomb Raider. To były moje w ogóle takie, wiecie, totalne ulubieńce, czy na przykład Piraci z Karaibów, ale no wiecie, ja z czasem tych filmów oglądam coraz więcej, im jestem starsza, tym więcej ich widziałam, więc dochodzą do tego inne produkcje, ale to nie znaczy, że tamte gdzieś tam spadają, bo dalej mam do nich sentyment, dalej chętnie do nich wracam. Także nie potrafię wybrać 3 filmów, które lubię najbardziej. Ulubiona książka z dzieciństwa. I tutaj poza oczywistą odpowiedzią, jaką jest Harry Potter, byłyby to chyba Dzieci z Bullerbyn. Wydaje mi się, że Dzieci z Bullerbyn to jest jedna z takich książek, które rozwinęły we mnie tę miłość do czytania. Chociaż ja czytać lubiłam od zawsze. Pamiętam, że jak moja siostra była w podstawówce i uczyła się jakieś tam wiersze na pamięć, to ja zawsze uczyłam się z nią. Także generalnie mnie do czytania zawsze ciągnęło, ale taką książkę, którą bardzo dobrze wspominam i czytałam ją mnóstwo razy, no to są właśnie Dzieci z Bullerbyn, które uwielbiam. Ale czytałam też jako dziecko takie książki typu Ala Makota czy Molly Moon i te książki również strasznie uwielbiałam i czytałam je wielokrotnie. Także no sporo jest takich książek, ale taką jedną to Dzieci z Bullerbyn. Hej, czy uprawiasz, masz jakąś ulubioną aktywność fizyczną, której oddajesz się z pasją? Obecnie niestety nie. Staram się przekonać do jogi, to znaczy joga mi się ogólnie bardzo podoba, bardzo mi pasuje, ale ja mam problem z wyrobieniem sobie nawyku, więc robię coś przez na przykład tydzień, a później to odkładam. Ale jak byłam młodsza, to grałam w koszykówkę w szkole, w ogóle wszystkie sportowe imprezy to ja byłam pierwsza. Jeździłam na czwartki lekkoatletyczne, byłam na Mistrzostwach Polski z lekkiej atletyki, trenowałam przez chwilę właśnie lekką atletykę. Także ten sport gdzieś tam kiedyś był, natomiast zmieniło się to, wydaje mi się, gdzieś w liceum. Bardzo się rozleniwiłam, bardzo moja kondycja spadła i niestety obecnie nie uprawiam żadnego sportu, ani nie jestem szczególnie aktywna fizycznie, poza jakimiś tam spacerami. No niestety, ale chciałabym to zmienić. Bardzo chciałabym robić coś, no chociażby biegać, no wiecie, cokolwiek, żeby się po prostu poruszać dla zdrowia i dla wyrobienia właśnie tej kondycji, żeby móc sobie pojechać w Tatry i wejść na jakiś szczyt bez po prostu, wiecie, marudzenia, że nie dam rady. Jaka była najdziwniejsza książka, jaką przeczytałaś? Chodzi mi o fabułę i bohaterów. Matko, to też jest ciężkie pytanie. Ja się do tego nie przygotowałam, odpowiadam na te pytania spontanicznie. Więc być może gdybym sobie zerknęła na, wiecie, jakiś Goodreads czy coś, na książkę, które czytałam, to byłabym w stanie coś wskazać.
Natomiast tak teraz jestem prawie pewna, że gdzieś czytając jakieś książki mówiłam, że one są dziwne. O, na przykład z ostatnio przeczytanych książek, taką dziwną książką była książka, zbiór opowiadań Grobowa cisza, żałobny zgiełk Yoko Ogawy. Są to takie opowiadania, opowiem Wam o nich już niedługo w podsumowaniu stycznia trochę więcej, ale to są takie trochę mroczne, chociaż ja bym bardziej użyła słowa niepokojące opowiadania. Bardzo dziwne, bardzo dziwaczna książka. Także myślę, że z takich ostatnio przeczytanych to na pewno to. Jeśli oglądasz jakieś kanały niezwiązane z książkami na YouTubie, to co polecasz? Szczerze powiem Wam, że ja oglądam mało YouTube'a pozaksiążkowego, oglądam jednak głównie książkowy. Z takich kanałów to na pewno polecam Kasię Gandor, bardzo mądre filmy, bardzo ciekawe treści. Bardzo też lubię Kasię Mieczyński, czyli 50 na pół, która ona jest Polką, czy Polką, Amerykanką właściwie, natomiast urodzoną w polskiej rodzinie i często w jej filmikach po prostu pojawiają się tematy związane z jakimiś tam różnicami kulturowymi między Stanami a Polską i to też mi się wydaje bardzo ciekawe. A poza tym bardzo lubię w ogóle jakiś taki vibe, który od niej bije, więc to są takie dwa kanały. Ale poza tym, czy ja kogoś oglądam, kto nie jest książkowy? Szczerze mówiąc, znaczy wiecie, jakieś tam pojedyncze filmy jak najbardziej, ale tak to chyba nie. Chyba nie mam nic takiego konkretnego do polecenia. Jakie seriale lubisz i polecasz oprócz Gambitu? To prawda, o Gambicie ostatnio mówiłam sporo, bo był to taki serial, który naprawdę mnie zachwycił, ale takim moim ulubionym serialem jest chyba The Crown. Kocham The Crown, to jest świetny serial pod każdym względem, fabularnym, castingu, treści, które przekazuje, zdjęć, strojów, no wszystko dla mnie tam jest po prostu perfekcyjne, także The Crown zdecydowanie uwielbiam. Uwielbiam też Przyjaciół, których oglądałam 150 razy, tak w całości, żeby wszystkie sezony od początku do końca obejrzeć, to chyba 4 albo 5, natomiast jakieś tam wybiórcze odcinki, no to nawet nie zliczę ile razy, zawsze mnie tak samo bawi. No uwielbiam, zdecydowanie uwielbiam ten serial. Wiecie co, wejdę sobie nawet na swoją aplikację serialową i sprawdzę, jakie tutaj jeszcze mam seriale w takiej topce. Na pewno Gilmore Girls też bardzo lubię, czyli Kochane kłamstewka chyba po polsku. To też jest serial, który oglądałam 2 razy chyba w całości i też sprawia mi bardzo dużo no, takiej radości z oglądania i obejrzałabym go chętnie jeszcze raz. Glee też bardzo lubiłam, kiedyś się bardzo wciągnęłam. Akurat to nie jest koniecznie serial, do którego chciałabym wrócić, ale też bardzo lubię. Sherlock BBC, też świetna produkcja. Ja też bardzo lubię Lucyfera, ale to obiektywnie może niekoniecznie jest jakiś super świetny serial, natomiast ja bardzo go lubię. Dużo jest takich seriali, które lubię i polecam, ale taka moja topka najlepszych seriali, no to na pewno właśnie jest The Crown, Przyjaciele, Gilmore Girls, no i chyba właśnie Gambit Królowej teraz. Czy masz ulubione księgarnie lub antykwariaty? No niestety ja jestem osobą, która kupuje przez internet. Ja generalnie ubrania też kupuję przez internet najczęściej, bo nie lubię chodzić po sklepach. No wiem, że to nie jest do końca fajne, że fajnie byłoby wspierać małe księgarnie. W Kielcach też nie ma dużo takich miejsc. Jeżeli chodzi o antykwariat, to znam jeden, który jest na głównej ulicy Kielc, ale tam są przede wszystkim podręczniki szkolne i czasem jak jestem na Sienkiewicza, w sensie na tej głównej ulicy, to tam zajrzę i kupiłam tam kiedyś dla taty książki z jego dzieciństwa, już nie pamiętam jak się nazywały, ale właśnie kiedyś tam dla niego kupiłam. I jak tam jestem, to tam wejdę i zajrzę, co jest. Ale no, zwykle po prostu nie ma tam nic takiego, co by mnie akurat zainteresowało. I jeżeli znacie jakieś takie ciekawe miejsca w Kielcach, do których można by było zajść, to jak najbardziej dajcie mi znać, ja bardzo chętnie się tam wybiorę. Natomiast jeżeli chodzi o księgarnię, to znam księgarnię pod zegarem, ale... Znaczy znam, w sensie wiem, że taka istnieje, ale nigdy tam nie byłam. I to jest chyba jedyna taka kameralna księgarnia w Kielcach, której jestem świadoma. Także bardzo chętnie, jeżeli znacie, to koniecznie dajcie mi znać. Ulubione potrawy? Może bardziej odpowiem kuchniami, jakie lubię. Poza polską, bo bardzo lubię polską kuchnię typu pierogi. Na przykład uwielbiam barszcz z duszkami, uwielbiam grzybową zupę, uwielbiam. To poza tym kuchnia włoska, oczywiście wszelkie makarony i sosy, to jestem ja. Pizza, spaghetti, lasagna jak najbardziej. I oprócz tego jeszcze myślę, że kuchnia meksykańska, czyli jakieś quesadille, tortille, tego typu sprawy. Także to są takie 3 moje ulubione kuchnie. Polska, włoska i meksykańska. Ulubione lektury szkolne? To jest trudne pytanie, ponieważ ja nie pamiętam do końca, co było moją lekturą, a co czytałam dla siebie. No na pewno byłyby to Dzieci z Bullerbyn, Ania z Zielonego Wzgórza, Mała Księżniczka. To takie, jeżeli chodzi o podstawówkę. Natomiast jeżeli chodzi o takie lektury już z liceum... W ogóle nie pamiętam lektur z gimnazjum, szczerze Wam powiem. Nie wiem, co się czytało w gimnazjum jako lekturę szkolną. Natomiast jeżeli chodzi o lektury z liceum, które pamiętam, to na pewno Tango, Mrożka uwielbiam. Zbrodnie i karę kocham. Wesele też bardzo lubię. Granica też mi się podobała. Tak, myślę, że to byłyby te mniej więcej książki. Książka i film, do których wracasz co jakiś czas i zapewne jeszcze niejednokrotnie będziesz wracać. Co do książek, no to wracam na pewno do Harry'ego Pottera, ale też właśnie do Dzieci z Bullerbyn, do Ani z Zielonego Wzgórza, czyli do takich książek z dzieciństwa. W ogóle chciałabym wrócić do książek niektórych z dzieciństwa. Może sobie zrobię kiedyś taki miesiąc na przykład książek tylko takich dla dzieci.
Mam tutaj na myśli na przykład Karolcie, która wiem, że mi się kiedyś podobała, w sensie jak była moją lekturą, czyli chyba w pierwszej albo w drugiej klasie podstawówki, ale już jej totalnie nie pamiętam i chciałabym sobie odświeżyć. Albo chciałabym też przeczytać takie książki, które gdzieś tam w dzieciństwie mnie ominęły, na przykład Muminki. Także to jest taki plan w sumie, żeby sobie to kiedyś zrobić. Wracając do pytania, wracam na pewno właśnie do Dzieci z Bullerbyn, do Ani z Zielonego Wzgórza. Małą Księżniczkę czytałam więcej niż raz. No Harry Potter to jest oczywista oczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to jest tak dużo. Ja też jestem na przykład osobą, która... Czy lubię ambitne kino, to nie jest tak, że nie lubię i jest sporo takich filmów, które na przykład bardzo lubię polską Zimną wojnę. Nie wiem, czy można to uznać już za ambitne kino, ale jednak była nominowana do Oscarów, więc myślę, że tak. To jest chyba mój ulubiony w ogóle polski film. Natomiast lubię też mnóstwo takich bzdurnych filmów typu chick fliki, jak na przykład Wredne dziewczyny, Historia Kopciuszka, zarówno ta z Hilary Duff, jak i ta z Lucy Hale. To są takie dwie moje ulubione ekranizacje Kopciuszka. Dużo takich totalnie bzdurnych filmów, po prostu je się ogląda lekko i często sobie, znaczy często, może nie to, że często, ale lubię do nich wracać, bo one gdzieś tam poprawiają mi humor. Uwielbiam też takich głupot, na przykład film Jak stracić chłopaka w 10 dni. No oczywiście takie klasyki, jak wspomniany już Harry Potter, czy na przykład Władca Pierścieni, który ostatnio był w TVN-ie, to też są filmy, które raczej zawsze oglądam, jak są gdzieś tam w telewizji. Piraci z Karaibów, Indiana Jones właśnie, Tomb Raider. No takie raczej rozrywkowe kino chyba lubię najbardziej, szczerze mówiąc. Niezbyt ambitne produkcje, ale do takich lubię wracać po prostu, bo one są dla mnie no, czystą rozrywką, tak jak wspomniałam. Nie wszystko, co robimy, musi nas jakoś bardzo ukulturalniać. Jeżeli dowiedziałabyś się, że został Ci miesiąc, kilka miesięcy życia, jakbyś chciała je przeżyć? To jest bardzo trudne pytanie, bo nie jestem sobie w stanie, wiecie, ja mogę założyć, co bym zrobiła, ale ciężko mi sobie wyobrazić, jak faktycznie bym zareagowała na taką informację. Czy na przykład wpadłabym totalnie w depresję, czy wręcz przeciwnie, chciałabym wykorzystać ten czas jak najlepiej. No, nie potrafię się po prostu postawić w takiej sytuacji. Teraz jakbym miała sobie powiedzieć, to jasne, że chciałabym zrobić wszystko to, co kiedyś chciałam, ale myślałam, że mam na to mnóstwo czasu, czyli no najbardziej to jednak zwiedzić świat. Czyli wszystkie swoje oszczędności totalnie wydać gdzieś tam na podróże. Taka jest moja odpowiedź, wiecie, tak na sucho, bez konieczności podejmowania takiej decyzji, no to podróże w jakieś takie miejsca, które zawsze chciałam odwiedzić, jeżeli oczywiście miałabym na to pieniądze. Natomiast nie wiem, co bym zrobiła, gdybym rzeczywiście się znalazła w takiej sytuacji. Jak zaczęła się Twoja przygoda z czytaniem książek? No szczerze mówiąc, ja tego nie pamiętam, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej w którymś pytaniu, ja czytam raczej od zawsze. Być może zapytam kiedyś o to swoich rodziców, właściwie mogłabym to zrobić. Czemu nie? Może oni pamiętają to lepiej. Także ja nie wiem dokładnie, jak ona się zaczęła, od czego się zaczęła, ponieważ odkąd pamiętam, czytam te książki. Czasem mniej, czasem więcej, ale jednak one zawsze gdzieś tam ze mną były. Więc nie mam takiego konkretnego chyba punktu, od którego mogłabym powiedzieć, że zaczęła się ta moja przygoda. Ulubiony gatunek książki, no to jest taka szeroko pojęta literatura piękna, czyli właściwie wszystko i nic tak naprawdę. Czy będzie Bookshelf Tour 2021? Mam nadzieję, że tak. Wszystko zależy od mieszkania, od tego, czy uda mi się wszystkie moje książki pomieścić w mieszkaniu. Chciałabym, jak najbardziej, ale czy się uda, to się okaże. Nie mogę obiecać, niestety. Najgorsza książka, którą czytałaś, to pewnie byłby jakiś Harry Potter, piąta część. Ona ma tam około 1000 stron. Drugą taką grubą książką poza innymi częściami Harry'ego Pottera byłoby Małe Życie, które ma tam prawie 900. Piąta część Harry'ego Pottera, czyli Harry Potter i Zakon Feniksa i Małe Życie, to są takie dwie najgrubsze książki, które czytałam. Ile masz wzrostu? Ja jestem dość wysoka, mam 1,76 m. Czy chciałabyś mieć jakieś zwierzę? Tak, generalnie zawsze w moim życiu były zwierzęta, jak nie pies, jak nie królik, nie świnka morska, to teraz mam kota. Znaczy właściwie ten kot jest teraz bardziej moich rodziców, ale no był mój, kiedy mieszkałam jeszcze z rodzicami, później się wyprowadziłam. No nie chciałam zabierać kota, ponieważ on też jest związany z moimi rodzicami, zresztą ja wyjeżdżałam za granicę w ogóle, więc o czym my tutaj mówimy. Także tak, generalnie jak najbardziej. No uważam, że dalej mam tego kota właśnie, dalej traktuję go jako swojego poniekąd, ale w przyszłości, znowu, kiedy będę miała własne mieszkanie, a nie wynajęte, to zdecydowanie planuję i pieska, i kotka. Bardzo chciałabym mieć pieska i kotka w domu. Czy będą reading vlogi w tym roku? Mam nadzieję, że tak. Postaram się. Mam nadzieję, że vlogmasy troszkę mnie do tego przekonały. Będę się starać. Chciałabym, żeby były, ale znowu, podobnie jak z Bookshelf Tourem, wyjdzie w praniu. Niestety nie mogę tego obiecać. Jaki jest Twój rekord przeczytanych książek w miesiącu? Jest to chyba 16 czy 17 książek i to się więcej nie powtórzy na pewno, ponieważ to był początek kwarantanny, czyli gdzieś marzec, kwiecień zeszłego roku, kiedy ja totalnie nie miałam co robić. Byłam totalnie sama, zamknięta w mieszkaniu, nie mogłam wychodzić z tego mieszkania, ponieważ byłam na kwarantannie, więc wtedy po prostu siedziałam i czytałam, bo nie miałam nic innego do roboty i to no nie sądzę, żeby się kiedykolwiek powtórzyło. Tak więc to jest mój rekord właśnie 16, albo już nie pamiętam ile dokładnie, ale powyżej 15, poniżej 20 gdzieś w tym zakresie. Tak jak wspomniałam, taka moja norma to jest czytanie mniej więcej 5, 6, 7 książek na miesiąc, tak między 5 a 8 powiedzmy. Więcej się raczej nie zdarza, powyżej 10 to już był mój rekord, a powyżej 15 to w ogóle
jestem pewna, że tego nie powtórzę nigdy, naprawdę. W jakim tempie czytasz? Szczerze mówiąc, ja nigdy tego nie liczyłam, w sensie nigdy nie siadłam, nie wiem, ze stoperem w ręku i nie patrzyłam, ale wydaje mi się, że mniej niż 100 stron na godzinę, wydaje mi się, że tak około 70 stron na godzinę, jakbym miała zgadywać, tak coś koło tego. Twarda czy miękka okładka? Zdecydowanie twarda, najlepiej z obwolutą, to jest dla mnie najlepsze wydanie, jakie może być, a jeżeli miękka, to tylko ze skrzydełkami. Nie znoszę wydań, które są w miękkiej oprawie i bez skrzydełek. Strasznie mnie to, nie wiem, jakoś mnie to po prostu denerwuje. Czy wypożyczasz książki z biblioteki? No już niestety nie, ponieważ, no właśnie, po pierwsze, odkąd prowadzę bloga i kanał, to lubię te książki mieć na własność, ze względu na to, żeby Wam też pokazywać na filmach i tak dalej, ale też po prostu zaczęłam od tamtej pory kolekcjonować te książki. Natomiast oczywiście nie wszystkie książki, które czytam, kupuję, ale korzystam z Legimi, więc czytam po prostu te książki w formie elektronicznej. Legimi jest taką moją biblioteką, więc do takiej biblioteki papierowej już po prostu no raczej nie chodzę. No chyba, że naprawdę coś bardzo chcę przeczytać, nie mam akurat pieniędzy albo nie mogę tego dostać, żeby to kupić, a nie ma tego właśnie w formie e-booka, no to wtedy. Ale no, generalnie przerzuciłam się po prostu na kupowanie i na korzystanie z aplikacji. Czy czytasz książki po angielsku? Tak, chociaż nie tak bardzo dużo, ponieważ ja właściwie od studiów mam na tyle styczności z językiem angielskim. W obu moich pracach miałam angielski praktycznie na co dzień, że wręcz brakowało mi właśnie polskiego, więc ja wolałam się zrelaksować przy polskiej książce. No ale odkąd wróciłam do Polski, to rzeczywiście z tym angielskim mam już trochę mniej styczności, mimo że dalej go uczę, więc może nie do końca, ale no ale jednak nie jest to na takim poziomie jak było, więc myślę, że zacznę teraz czytać więcej po angielsku, bo teraz jednak czuję, że zaczyna mi tego angielskiego brakować. Natomiast jeżeli chodzi o filmy czy seriale, to zawsze oglądam po angielsku, ewentualnie z angielskimi napisami. Nie jestem już chyba w stanie obejrzeć filmu z lektorem, nawet z polskimi napisami, bo po prostu za bardzo widzę te różnice w tłumaczeniu i skoro mogę obejrzeć w oryginale, to wolę obejrzeć w oryginale i tyle. No dobra, i może już ostatnie pytanie, bo ten film naprawdę będzie trwał bardzo długo. Pytanie brzmi, czy masz czasem zastój czytelniczy? Oczywiście, że mam. Myślę, że każdy go ma. I miałam taki bardzo duży zastój czytelniczy w czerwcu i on trwał przez chyba no, całe wakacje właściwie, 3 miesiące. Wydaje mi się, że tak bardzo mało czytałam. Bardzo ciężko mi się było skupić. Myślę, że każdy czasem po prostu ma mniej ochoty na czytanie i nie ma w tym nic złego. Warto to przeczekać, nie zmuszać się albo sięgnąć po jakąś książkę, do której lubimy wracać i która zawsze gdzieś tam mi się podoba. Ja tak robię właśnie najczęściej z Harrym Potterem w takich sytuacjach, ale też jeżeli nie mam ochoty, to się po prostu nie zmuszam, bo to nie ma za bardzo sensu. No dobrze, dobrnęliśmy do końca pytań. Odpowiedziałam na zdecydowaną większość z nich. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie te pytania. Mam nadzieję, że ten film nie będzie za długi. Ja już się boję po prostu montażu tego filmu, bo on będzie trwał z 40 minut jak nic. Tak zgaduję. Mam nadzieję, że obejrzycie go do końca. Jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję za te 6 tysięcy subskrypcji. Teraz do 7. Może na 7 też coś się pojawi. Może na przykład Bookshelf Tour, jeżeli będę miała taką możliwość. Dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!